Witajcie moi fani. Ktoś z was, pamiętam, prosił mnie o to, żeby zobaczyć jak tam soja, więc jestem i stwierdzam, że chwasty to mnie chyba lubią, bo było w miarę czysto w tej soi, ale no jak widać gryka odbiła i jest jak jest. No. Przejdę się trochę, trochę popatrzę, co tam. Kukurydzę to akurat też gdzieś tam się zdarza, ale to nie będzie problem. Bardziej mnie niepokoi, co jest z tą soją, bo niby zakwitła, ale tutaj się nic nie pokazuje, czy to tak ma być. Jest już prawie że sierpień, a tutaj tylko kwiatki. Nie wiem, nigdy nie uprawiałem soi. Może ktoś mi powie. Kurczę, nie mogę się patrzeć na te. Powyrywam trochę, ile dam radę. Dzisiaj plewiłem ogórka, ale to zaraz o tym opowiem, bo najpierw przejrzę tą soję i powiem, co miałem, skończę myśl. O! Nigdy nie uprawiałem jeszcze soi. Jest to pierwszy raz. I chciałbym się dowiedzieć, czy to jest normalne. Może się jeszcze kogoś zapytam, ale to już może mi ktoś w komentarzu powie. Bo ona, jak widać, kwitnie. Jest o w fazie kwitnienia. I dopiero później strąki puści takie. Czy to już powinny być? Czy ona nie puści wcale? No nie wiem, no mam nadzieję, że puści. Nie, no coś jest, coś się zaczyna pojawiać. Okej, okay, tylko czy to... Ja tutaj pokażę. Czy to jest prawidłowy rozwój? Czy są rokowania w ogóle? Czegokolwiek tutaj. No widzę, że tutaj też jest. Zawiązuje. Nie, spoko, spoko, okej. Okay. Nie mam pytań. Tylko jedno mam pytanie. Czy myślicie, że jeszcze się wyrobię do października z tym? O, z koszeniem. W sumie głupie pytanie zadaję. Dobra, to nie było pytania. Nie wytnę tego, żeby nie było, to taka moja myśl była trochę głośno, pomyślałem. Kukurydzę i słonecznik to tutaj powyrywam sobie spokojnie. Gorzej z gryką, no gryki nie oplewię tak, no. Musiałbym tu dużo czasu poświęcić. A nie mam czasu, w sumie jakbym miał czas i by mi się nudziło, to pewnie bym to zrobił. 2 lata temu bym tego nie zrobił. Nawet jakbym miał czas, teraz trochę inaczej. I do czego zmierzam? Byłem na ogórkach dzisiaj i plewiliśmy te ogórki. Już ponad połowę zostało oplewione. Zaczynają ładnie rosnąć, a stwierdziłem, że przyjadę tutaj na soję, bo soi dawno nie oglądałem sam. I chciałem skontrolować, jak to wszystko wygląda. To, że tutaj gdzieniegdzie słonecznik i kukurydza, to wiedziałem. To, że gryka, też się spodziewałem, ale nie wiedziałem, że aż tak. No i nie wiem, co z tym zrobić. Czy to tak zostawić, niech sobie będzie ta gryka, czy jak. Myślę, że ona jest konkurencyjna, ale jakby tak popatrzeć z bliska, to tutaj jest, tu jest, tu jest. To nie jest tak, że jest wszędzie, nie? No może za mocno nie będzie konkurować. No ale dobra, idę stąd, idę dalej. Nie będę już wyrywał, bo już po prostu taki mam nawyk, że wyrywam. Ale tak, wracając do ogórków. Wczoraj nagrałem vloga, ale nie chce mi się tego montować. Dużo tego było. Jeszcze coś podobnego nagram, także spokojnie. Tylko opowiem, co wczoraj robiłem, tak pokrótce. Puszczałem wczoraj fertygację i kupiłem nawóz do fertygacji. Poprosiłem o saletrę wapniową w sklepie. No, w sklepie po prostu, w jakimś tam sklepie, w którym można kupić takie rzeczy. I zaznaczyłem, że chcę nawóz do fertygacji, nie? Żeby można było go rozpuścić w tej beczce do pożywki i po prostu go użyć w tym celu. No i sprawdziłem w internecie dobry nawóz.
A jak się okazało, kupiłem zły. Czajcie to? Po prostu zaufałem osobie, która mi to sprzedawała i nie sprawdziłem tego, a to był z tej samej firmy nawóz, tylko że to po prostu trochę inny, nie? I dopiero się zorientowałem, jak zauważyłem, że coś tu może mi nie tak być, bo zaczyna się wytrącać coś tam i po prostu taka maś się zaczęła tworzyć. No i patrzę, a to nie ten nawóz, co trzeba, nie? I trochę się zdenerwowałem, bo no, to też moja wina, ale no, jeżeli ja mówię, że chcę coś takiego i mówię konkretnie, że to ma być do fertygacji, no to oczekuję, żeby takie coś otrzymać, nie? A tutaj no byłem trochę, no nie powiem, że oszukany, bo widocznie pani też się pomyliła, no jest człowiekiem, no ale to trochę mnie to zirytowało, że akurat zawsze na mnie musi trafić taka sytuacja. Jak ja coś źle zrobię, a dużo rzeczy robię źle, no to ja to rozumiem, nie? Bo to ja ponoszę za to konsekwencje, a tutaj ktoś się pomylił i ja tego nie sprawdziłem i to jest mój błąd, tak? Ale pierwotnie to nie ja. Ale oczywiście się nie chcę tutaj wybielić. No i z tymi ogórkami. O, tutaj ładna ta soja, ale jest taki problem, że komary gryzą. Tutaj głębiej wchodzę i widzę, że jest spoko, tylko tutaj trochę gryki wyszło, tutaj prawie, że nie ma. Soja ładnie to zagłuszyła. Tutaj zobaczę, jak się to prezentuje. Jest, zawiązuje strąki. No bądźmy dobrej myśli, no chociaż tutaj były różne ekscesy. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, co tutaj się działo. Cuda na kiju były tworzone. Dosłownie cuda na kiju. I jakoś jest ta soja. Tak by wcale nie było. Podejrzewam, żeby wycięły wszystko, gdyby nie cuda na kiju. A odnośnie ogórka, coś jeszcze miałem powiedzieć. Mówiłem, że plewimy? Tak, mówiłem, że oplewiłem. I jeszcze wczoraj, jak rozkładałem te taśmy, ale tu komarów jest, masakra, idę stąd. Jak rozkładaliśmy te taśmy, nie, wróć. Kurczę, już myślę o czym innym i nie mogę się skupić, ale też nie będę tego wycinał. Po prostu macie taki na luźno dzisiaj vlog. Postanowiłem, że będę trochę częściej wrzucał te filmy. I jak wczoraj puszczałem fertygację, to najpierw zawsze sprawdzam, czy przewody, te taśmy, T-tape, nie są pogryzione, bo wyobraźcie sobie, że lis jest gdzieś tam, grasuje sobie i upodobał sobie te taśmy i gryzie i wyciąga. No nie wiem, co mu to daje, może satysfakcję ma z tego, może nie. Nudzi się, nie wiem, po prostu wredny lis się tutaj zaplęgł. Znaczy, no nie tutaj, tylko tam na ogórkach. I tyle. I tam wczoraj trochę jeszcze łatałem. To może w sumie wrzucę fragment tego, to będziecie mieli. No, wrzucam tutaj. No i mamy pierwszy przeciek spowodowany lisem. Pogryzł sobie tutaj. To i tak mało pogryzione jest. Zdarzało się, że więcej, że praktycznie... O, zresztą pokażę. O, tak pogryzł. Gdzieś jeszcze. Tutaj. Cała pogryziona ta taśma. O, tutaj. Zobaczcie, no. Czepiło się ścierwo. Nie wiadomo po co. I tak niszczy. Jeszcze żeby się tym najadł, no to rozumiem, nie? Tak jak te grzywacze w mojej soi. To przynajmniej było usprawiedliwione, bo one to jadły. Im to smakowało. Nie byłem zadowolony z tego powodu, ale rozumiem to, ale lisa nie rozumiem, dlaczego on to gryzie, co on w tym ma, jaki interes. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tutaj sobie
przycisnę nogą. A kurde, wszystko w twarz mi poleciało. Dobra, jest już ok. No, no tutaj trochę gorzej wygląda z tą gryką. Oj, no tak, tak, tutaj trochę gorzej wygląda z tą gryką, ale ważne, że jest soja. Kukurydzy też trochę jest, kukurydza to nie problem. Przyjadę tu któregoś razu i ją usunę. W każdym razie słonecznik sobie zostawię, może akurat coś tam będę miał do poskubania, a swój to swój. No i ogólnie nie jest źle, widzę, że nie jest źle, tylko tam poodbijało gdzie niegdzie, no to tu gdzie lepsze pole, gdzie się więcej wysiało, gdzie wilgoć była, jak widać pokiełkowała gryka, ale i soja też jest niczego sobie, naprawdę. Naprawdę mnie to cieszy, że to w miarę wygląda, bo ona po prostu rośnie. I chyba tak mniej więcej to powinno wyglądać. Przynajmniej na ten rok. No tu jest coś gorzej, tu wymokła. To nawet nie ma co na to patrzeć. To jak te zlewy poszły, to tutaj trochę no niestety się zniszczyło. Jak widać, trochę się męczy. Kuźwa, ależ komary. Co tutaj jeszcze? No, idę zobaczę tam dalej. Po prostu pole będzie dobrze sprawione. I soja, i gryka. I jeszcze raz gryka. Bez kitu. Będzie kosił to... To ten, to znowu poplon będzie z gryki. Ale powiem wam tak, to już na odchodne. Ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, a ci, którzy nie oglądają mnie od początku, to powiem, bo tam mówiłem na którymś vlogu, że w tamtym roku miałem tutaj grykę. No jak widać, jest jej dosyć dużo, a to dlatego, że nawet jej nie kosiłem. Bo była taka sytuacja, że nie wyrabiałem się z robotą i stwierdziłem, że będę siał żyto w tym czasie, kiedy mogłem kosić grykę. W zasadzie, kiedy powinienem kosić grykę, to siałem żyto. Zależało mi na tym, żeby posiać jak najwcześniej żyto. I tak byłem spóźniony, jak ze wszystkim. No, z różnych powodów, tak jest też, trochę sprzętu nie miałem swojego i musiałem kombinować, żeby móc posiać, ale też wszystko mi się opóźniło, bo tura zakładałem do ciągnika i w zasadzie robota była na trochę mniej przeznaczona, a wyszła dłużej, bo tam były komplikacje, brakowało paru rzeczy i 2 tygodnie mi się wszystkie prace polowe przesunęły i dlatego to mnie tak położyło wtedy. No i nie mogłem wykosić tej gryki, później nie miałem jak kombajnu dorwać, też był z tym problem. Ludzie nie bardzo chcą kosić grykę ze względu na to, że zabija kombajn. Ona po prostu jest taka, że jest mokra w słomie, jest dużo wody i później kombajn rdzewieje. Słyszałem, że ludzie, którzy koszą grykę, to sobie często zostawiają jakieś zboże typu pszenżyto na później, po wykoszeniu gryki, żeby po prostu kombajn oczyścić, żeby sucha słoma sprzężyta przeleciała przez ten kombajn, żeby tam wilgoci nie było. O, kurczę, dobra, chowam się do samochodu, bo to jest już przesada. No, wsiądę sobie, znaczy no, wsiadłem sobie i jeszcze opowiem parę rzeczy z tą gryką. No właśnie, i nie skosiłem jej wtedy, ponieważ miałem problem właśnie później z kombajnistą, nie mogłem za bardzo dorwać kombajnistę, ale i pogoda się tak
tak się skiepściła, że straszny wiatr zaczął wiać. Tylko co skosiłem żyto, zaczął wiać wiatr i zaczęło padać. Zadeszczyło się jakieś parę dni. No i ta gryka niestety opadła na ziemię i w zasadzie to już takie strzechy tutaj zostały i nie było co kosić. No trochę przykro, bo poszło wszystko w plecy. Człowiek się orobił, a nie zarobił. I no trochę wstyd, no nie oszukujmy się, że tak nie powinno to wyglądać. No ale jak to się mówi, no w dwóch miejscach się nie da być naraz. To jest po prostu niemożliwe. Ale czasami tak bywa, że nic się nie zbierze, no to jest życie. Tak jak mówię, no nie ma co się załamywać, trzeba robić swoje. Jak widać, nie poddałem się z ogórkiem i z tego co widzę, to jakieś tam rokowania są. Na pewno część się zwróci tych kosztów. Jeżeli bym poddał się, no to kto się poddaje, to no niestety na starcie przegrywa, nie? Tak można przegrać, ale przynajmniej człowiek wie, że coś próbował. A jakbym już machnął ręką i powiedział, dobra, tutaj truskawka mi nie wyszła, tu mi ogórek nie wyszedł, tutaj jeszcze mi grzywacze jedzą tą soję, co ja mam zrobić, jakbym tak siedział, to no nic nie byłoby. Także tyle chciałem powiedzieć. I mam nadzieję, że w następnym roku będzie dużo lepiej. Postaram się zrobić to jeszcze lepiej, ale to będę wszystko relacjonował na vlogach. Jak będziecie chcieli mnie oglądać, to sami zobaczycie, czy mi to wyjdzie, czy mi nie wyjdzie. Też może być, że nie wyjdzie. Także zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oglądania na bieżąco. I tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz zostawcie suba i trzymajcie się. Cześć.